Z tej strony Mogo, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy nowe słodycze, które kupiłem ostatnio z okazji Black Friday. Albo bardziej oficjalnie Bubble Roll Gum. Proszę. 5 opaków, tylko 9 zł. Czyli tak na dobrą sprawę 2 zł za takie coś. Normalnie w sklepie w kulkach dostalibyśmy za drugie tyle. Co bym mógł powiedzieć? To jest coś takiego podobnego, które było u nas w Polsce parę dni temu, to było coś. Nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli Wam się podoba, zostawcie meczkę, które z Dubikiem. Ja to będę otwierać. Nawet ładnie pachnie, więc jak mi zabraknie albo będzie odrobinę tylko tego, zawsze można to zostawić, że zostawiać jako zapaszek. Nie, naprawdę ładnie pachnie. A, i co do smaków, jakby ktoś pytał, to tak mamy truskawka, berry twist, tutti frutti, czyli wieloowocowe i jabłkowe. W takim razie próbujemy, zobaczymy co tutaj z tego wyjdzie. Czekaj, trzeba najpierw to zgnieść, żeby półwieku tego nie otwieram, więc... O. Trzeba tak. Trzeba na odwrót tutaj jednak. Trochę jak zwykła guma smakuje, chociaż może to dlatego, że to jest zwykły zapach. Co ludzie nie wymyślą. To by było na tyle taki szybki odcinek tutaj z vloga. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę z subikiem. Ja będę się żegnać z Wami. Na razie, hej, zabójcie z kanałem moim.